No i będziemy kontynuować fabułę, jesteśmy na żywo! Kupujemy nowy samochód Audi RS7 Sportsback z 2013 roku. Sprawdźmy tego gnoja. Mówicie, że był donejcik, jak mnie nie było. No to kurde, to czemu nie mogłem go zobaczyć? Czy bonem upominkowym Xbox można kupić Forza Horizon 4? Nie wiem, dziękuję za donejcik w każdym razie, ale jeśli chodzi o kody i tak dalej, to teraz będzie można sobie kupując Game Pass, będzie można sobie grać Forza Horizon 4 od premiery, kupując Game Passa, on tam nie kosztuje dużo. Także można sobie przetestować pełną wersję gry, bez żadnego problemu. Super sprawa jak dla mnie. Dobra, jaki kolor sobie tu wybierzemy? To są kolory fabryczne, ja biorę w bieli. Chociaż mamy już wiosnę, więc... 200 tysięcy kredytów, to spokojnie. No i fantastycznie, mamy Audi RS7. Mamy nawet dobrą kierownicę, a nie popsutą angielską. Świetnie. Co to kuźwa jest? Ktoś mi wytłumaczy? Jak na drift mamy zrobić ten samochód? Przecież tu mamy napęd na 4 koła, to jest Audi, hello! Nie zrobimy tu napędu na tył. Chyba, że napęd na... Czekaj, a może zrobimy tu, o nie, V10 tu nie instalujemy. Mamy jakieś kozackie polepszenie. I mamy dziwny spoiler. I mam, on jest regulowany, ten malutki. Oba są regulowane. Ale ja dam ten malutki chyba. Chociaż ja wiem. A dupa tam, po co nam ten spoiler? Podoba mi się z tyłu to Audi. Dobra. Tu możemy dużo zmodyfikować. Możemy mieć dragowe opony, no ale będziemy się tym samochodem na pewno ścigać, więc założymy sobie takie. Trochę poszerzymy, bo zaraz tutaj mocy będzie tyle, że szok w tym samochodzie. Całe szczęście, że mi hajsu starczy. Fajnie wygląda to auto, dajmy tu jakieś kozackie felgi. No, może takie? Szkoda, że nie dodali więcej tych felg w tej części Fordzy, nie? Dobra, co tu mamy? Sprzęgiełko. Mamy skrzynkę, wał, urobione. Obniżenie, patrz jak mocno można obniżyć. Oś, ale on wygląda, jaki on jest szeroki teraz. Tylko to poszerzenie nie jest takie do końca ładne, no mi się nie podoba, nie? Robimy z niego koksa, no bo trzeba, tak? Nie można jeździć wolnym samochodem w tej grze. No mi się też on nie podoba, jeśli patrzymy pod tym kątem na samochód, to jeszcze jest okej. Ale z tyłu, to jest totalne dziadostwo, no. Co to jest? Tylko, że on tak od przodu fajnie wyglądał, tak szeroko. Teraz chyba musimy zainstalować dodatkowe rzeczy. Nie, zawieszenie jest... Aha, tutaj rajdowe, nie ma driftowego zawieszenia. Musimy to zainstalować od nowa. I odciążenie, widzicie, to się odinstalowało. A dziwne, że nie musimy tych stabilizatorów od nowa instalować. Niektóre rzeczy się odinstalowują, jak robimy swapa czegoś. W tym wypadku było to poszerzenie, no i tam parę rzeczy trzeba od nowa. No akurat tutaj to chyba nic. Nie wszystkie samochody, ale to wygląda, patrzcie, jak teraz grafa wygląda w końcu. Wygląda to jakoś ładnie, a nie ciągle ten śnieg i śnieg. Wow. Jak on brzmi. Wow. Niezły jest. Jak on zajebiście brzmi. O kurde. Dobry jest. Podoba mi się. Teraz będziemy nim cały czas jeździć. Człowieku. Tu mamy szosowy jakiś wyścig, lecimy na niego. O kurde, jaki dźwięk! Wow! Pierdzielony! Czekaj, bo ja wyjdę z tego Horizon Live tylko. Ja pierdziele! Jak on brzmi! Czy wy to słyszycie? Aż radio wyłączę. O kurde, jak fajnie zrobili dźwięk tego samochodu w grze.
Wow. Spoilerek mu się fajnie wysuwa z tyłu. Ej, czekaj, bo my tu mamy za krótkie biegi. Co on tutaj? Nie, za długie. Za długie jeszcze biegi, on ma 1000 biegów. On prawie 400 km na godzinę może sunąć. Co to za kozak jest? Dobra, tu zostawimy. Wow. Dziękuję za donate. O mordę, ależ to. Siema Maciej. Pamiętam cię. Dobra, ciśniemy. Czy polecam kupić Audice? Kupuj, kurde. Nawet teraz kupuj. Launch control. Dobra. Horizon presets. Zobaczmy, czy to będę mógł... Tak, biorę moją Audicę, człowieku. Wow, ale to brzmi, kurde, to jest mój ulubiony samochód od teraz. Ten dźwięk, jak kupicie sobie Fordzę, pierwsze co, to bierzcie sobie tą Audicę, bo brzmi niesamowicie. Można ją fajnie stunigować, jak widzicie. Jeśli ktoś lubi ten body kit, spoko. Mi to tak w sumie bez różnicy, ale podejrzewam, że jakbym dłużej pojeździł tym, z tym bodykitem i patrzył na te dziwne wyloty powietrza z tyłu, to nie chciałbym tym nie dłużej jeździć. Ej, spokój. Dobra, startujemy. Wow! Niesamowite. I teraz ta gra w końcu wygląda dobrze, nie ciągle ta zima. Pierdziele ty. Ta ósemka to jest taki dosyć mocny nadbieg. Okej. Teraz w miarę trzymam się, ale tutaj mamy jeszcze gładkie zakręty. Dopiero na tych ciasnych się zaczyna ta baletnica bujać. Ty, Volvo, na mnie się odegrało. Boże. To Volvo straszne jedne. Teraz poleci na ścianę znowu. No i proszę, Volvo na ścianie. Gdzie się pchasz, dziadu? Co to za BM-ka? Spieprzaj na wioski. Źle podjechałem. Gaz, coś mnie tam goni z tyłu. Myślałem, że Volvo. Jakby Volvo, to od razu w ścianę leci. Dobra, tam czwarta pozycja, w sumie najgorsza, ale dobra tam. Nie było tak źle. Ten przejazd mi poszedł w miarę okej. Okay. Troszeczkę trudne to Audi RS7 w prowadzeniu, ale może coś tam jeszcze ugram tym tuningiem. Kup jakieś BMW do 200 tysięcy. Ten samochód nie ma głosu jak RS7, mówisz? Ale i tak brzmi zajebiście, podoba mi się. Posłuchajcie tych niskich obrotów.
Nice. Mówicie, żeby Aventadora kupić? Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Na razie się jaramy tą audicą. Dobra, wiecie co? Chodźmy teraz tak. Tu mamy jakąś nową chatę do kupienia. O, 350 tysięcy, to prawie jest darmo. To może pojedziemy sobie... Ojej, tu mamy coś szutrowego, no to nie wiem, jak z tym samochodem. Ale tu mamy coś też szutrowe. Niedobrze, niedobrze. Dlaczego w Fordach zawsze te szutrowe wyścigi? Jest ich tak dużo. Nie rozumiem tego. Patrzcie, mamy nowy, pierwszy samochód do znalezienia. Wow, nieźle. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale najważniejsze, że w grze jest już wiosna. Bo z tym śniegiem, no już mi się nie chciało ślizgać cały czas. Okej. Trochę ciężko na zakrętach, ale mam nadzieję, że będzie już lepiej niż było przed chwilą. Bardzo krótkie są biegi. Do piątki to trzeba... Mógłbym sobie je wydłużyć w sumie. A z kolei ósemka to już jest taki mocny nadbieg, że... na tych zakrętach... A nie, byłem tutaj już. Jedziemy na wprost. To Audi jest. Audi wszędzie pojedzie. Patrz na to. Ależ to brzmi. W sumie tak jak jechałem na tym kokpicie, to w środku brzmi całkiem jak ten Mercedes, którym ostatnio jechałem. To był AMG S63 Coupe. Tak, Coupe to była, Coupejka. Ale to są po prostu silniki V, one może tak samo brzmią, a to jeszcze do tego dźwięku całego samochodu dochodzi jeszcze wydech i tak dalej, nie? Fajnie. Podoba mi się. Może nie brzmi tak w rzeczywistości, ale brzmi kozacko. Fajne są tylne reflektory. Takie jakąś siateczkę mamy na tym stopie, nie? Dobra, jedziemy. Bierzemy sobie Horizon Preset. A co to za samochody? Nie. W czwórce jest Pil P50, najmniejszy samochód świata do znalezienia. O, fajnie. To sobie obczajmy na pewno. I teraz tak, Event Settings, ustawimy sobie klasę. O, możemy sobie tu wybrać. Gdzie? Wszystko sobie możemy tu wybrać. Możemy nawet sezon sobie wybrać, patrzcie. Weźmy sobie lato, ale beka. Fajnie. Dajmy sobie na przykład wieczór. Może... nie, noc to nie, ale dajmy sobie wieczór. Time progress fixed, czyli sztywno. I teraz light rain, heavy rain, fog. Nie, dajmy sobie, żeby ta grafika wyglądała najlepiej jak to możliwe. Okej, to mamy. I teraz chciałbym konkretną klasę. Ale dobra. Mam nadzieję, że... Jest. The honor of being the first driver to run it goes to you. Show them how it's done. Pil ma 4 HP, ten najmniejszy samochód świata. What? Dobra, biorę Audice RS7. Teraz będziemy się ścigać z wieloma różnymi samochodami z różnych klas, ale mam nadzieję, że chociaż moc będzie zbliżona. Zobaczymy. Co to było? Co ta korwetta? Jak prują, ty. Jak go rzuca, patrzcie. To aż dziwne jak na bota. No fajnie, bo te samochody z tych starszych to widać, że je fajnie rzuca. Tam chyba jedzie Chevy Daytona. Tak, albo jakieś Ferrari? Cholera wie. Ciężko zgadnąć po samej dupie.
Nie, to Ferrari jest. Albo Maserati. Kurde. Ciężko mi powiedzieć. Wow, tu jakaś hopka jest. Wow, 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 rzuca trochę. Ach, te wąskie brytyjskie. Liftem poszedł. No fajnie, że tutaj możemy sobie bieg wcześniej zmienić. Ten silnik jest taki mocny, że nawet zbiera od niskich obrotów ładnie. Dobra, musimy się trochę przyłożyć, bo piąta pozycja to nie jest najlepiej. Ja tu będę graczem e-sportowym chyba w Fordzie Horizon 4, wiecie? Tego się staram na najtrudniejszym poziomie. O, żeż w mordę! Wyjazd stąd! Widzicie, jak hamował, żeby we mnie nie uderzyć i mu się zapaliły tarcze. To jest właśnie gra, którą można kochać. Bo kochamy gry za szczegóły. Dawaj go tam, co to tam z przodu jedzie, że tak ciśnie? Ech, dobra, nie jest źle. O kurde. O kurde. Ale jazda jest w tej grze, nie? 20 tysięcy kredytów za taką gównianą pozycję. No i super! Normalnie w JB są bardziej wąskie, dziurawe i krzywe. Byłem, widziałem. Nie polecam.